Prezes Wód Polskich Przemysław Daca zapowiada, że nie zgodzi się na drastyczne podwyżki opłat za wodę i ścieki. Wraz ze wzrostem cen energii i inflacją pojawiła się propozycja podwyższenia cen za wodę i ścieki. Samorządy i spółki wodno-kanalizacyjne zaapelowały o możliwość ponownego rozpatrzenia taryfy. Prezes Wód Polskich poinformował, że do tej pory wpłynęło 275 wniosków. Dodał, że w najgorszej sytuacji ekonomicznej są przedsiębiorstwa z mniejszych gmin, które w przeciwieństwie do tych większych nie mają tylu odbiorców. Prezes poinformował, że nie zgodzi się na drastyczne podwyżki cen, ponieważ jak sądzi, spowodowałoby to wykluczenie niektórych mieszkańców w dostępie do wody. Przemysław Daca wyjaśnił, że regionalne zarządy gospodarki wodnej będą gotowe do rozpatrzenia wniosków od 1 września. Nowe taryfy mają obowiązywać na 3 lata.